Witam Was w kolejnym filmiku. Jest teraz 7:30 i ja już wyszkowałam się do pracy, więc zaraz będę wychodzić. Myślę, że odezwę się do Was już po powrocie, więc po 16:00. Ja nie wiem, czy dzisiaj pójdę z Majeczką na jakiś spacer, ale chyba raczej nie. No bo już nie będę miała za bardzo czasu, tym bardziej, że po pracy chciałabym jeszcze iść do sklepu na zakupy, więc może Wam coś tam pokażę, a później co kupiłam. Więc do zobaczenia później. Ja wróciłam z zakupów i najpierw Wam pokażę mrożonki, ponieważ muszę je zaraz już włożyć do zamrażalnika, więc kupiłam warzywa na patelnię w sosie z ryżem brązowym. Nigdy jeszcze ich nie próbowałam. Te są o innym po prostu smaku, bo te są w sosie z ryżem brązowym i jarmużem. Więc teraz je włożę do zamrażalnika i pokażę Wam resztę zakupów. I jeszcze kupiłam taką mrożonkę z Horteksu, makaron na patelnię z sosem maślano-ziołowym. Coś słodkiego. Staram się Wam tak w miarę szybko pokazać zakupy, więc tu są dwie cukinie. Też dwa takie serki kupiłam, jeszcze gdzieś jest jeden paprykowy. Rzodkiewka. Jogurt, ciasto do pizzy, rama i to jest pasta kremowa. Nigdy jeszcze jej nie próbowałam. Ciecierzyca, dwa pasztety sojowe o smaku paprykowym, sos żółty. Dwie bagietki czosnkowe. Kolejny ser paprykowy. I w sumie chyba tyle. A i jeszcze chipsy o smaku grzanki czosnkowej. Teraz jeszcze pokażę Wam, co kupiłam z rzeczy już niejedzeniowych. Ale na koniec pokażę coś, co kupiłam dla Majeczki. Tak więc czekajcie. Więc dla siebie kupiłam taką bluzkę. Już na krótki rękaw. Spodnie dresowe z myślą o spacerach psich. Jak będziemy chodzić już na wiosenne spacerki. I wzięłam rozmiar S chyba. Chociaż zazwyczaj M-ki brałam, ale tutaj mam S-kę. I tak, to jest akurat jeszcze dla mnie na kanapki do pracy, taki pojemniczek. Tutaj się otwiera. A to wzięłam dla chrupka pojemniczek na jego przysmaki, ponieważ te właśnie tutaj, jak mam dla niego jedzonko, to dużo rzeczy z tych opakowań muszę spinaczem, jakimś zapinaczem, bo mi się otwierają. Więc wziąłem taki pojemniczek. Myślę, że jeszcze więcej będę chciała dokupić, żeby mu pochować różne przysmaki. A teraz pokażę Wam, co kupiłam dla Mai. 5 sztuk ciasteczek markizy. I dalej dwa gryzaczki. To są chyba uszy, prawdopodobnie królicze, obleczone mięskiem z kurczaka. Dwie sztuki do gryzienia i jeszcze wzięłam jej karmę. Ja w sumie zazwyczaj na je paszteciki z Animondy, ale akurat taką spotkałam z Britker. Ona suchą karmę je zawsze z Britker, więc tutaj pomyślałam, że skoro spotkałam akurat taką saszetkę, to jej wezmę na próbę, zobaczymy, czy jej smakuje. I w ogóle Wam nie mówiłam, bo właściwie o tym zapomniałam, dopiero przypomniałam sobie później. 18 lutego minęła nasza czwarta rocznica, można powiedzieć, czyli właściwie minęły 4 lata, od kiedy Maja jest już ze mną, od kiedy ją przywieźliśmy do domu, więc to już minęły naprawdę 4 lata, a ja jeszcze pamiętam filmy, jak nagrywałam, jak mieszkaliśmy tylko z Sonią i miałam tylko Sonię, a to naprawdę już minęły 4 lata, od kiedy mam Maję, więc ten czas naprawdę szybko leci i ja tak naprawdę w natłoku pracy i jeszcze remontu zapomniałam właściwie o tym. No ale później sobie przypomniałam i takie mam dla niej małe prezenciki z tej okazji. Ja teraz dam jej jeden ten gryzaczek. Może otworzę i za chwilkę.
Zobaczymy, czy jej posmakuje. Na razie się znaczy gryzie od razu. Chyba jej smakuje. Raczej sobie dobrze z tym radzi. Muszę Wam opowiedzieć o czymś, co wydarzyło się wczoraj wieczorem. Spójrzcie na Gucia i sami widzicie, jak chyba wygląda. Jego płetwy są całe poszarpane, a zaraz Wam powiem, jak do tego doszło. Zaczęło się tak, że byłam w domu, wcześniej właściwie byłam z Mają na wyjściu już wieczornym, żeby się wysikała. I kiedy wróciłam, usłyszałam taki plusk tutaj w akwarium. No ale pomyślałam, że przecież wiadomo, no bojownik sobie pływa, więc może tam jakiś odgłos być. Ale tak jakoś, ale też jednocześnie pomyślałam, że skoro tak aż to słyszałam, to zajrzę do niego. No i zajrzałam do akwarium i go nie zauważyłam. Pierwsza moja myśl była taka, że pewnie jest gdzieś schowany w roślinkach i go po prostu nie widzę. Ale potem zaczęłam rzeczywiście przyglądać się, świecić lampką i kompletnie go nie widziałam w akwarium. To nie było możliwe, że rybka przecież nie mogła zniknąć. A jego jednak nie było. W końcu się domyśliłam, że skoro go rzeczywiście nie ma, jak już przeszukałam z zaświeconą lampką całe akwarium, no to po prostu musiał wyskoczyć, no bo nie było innego wyjścia. No i zaczęłam się oczywiście tutaj rozglądać po podłodze, ale też go nigdzie nie było. No więc opcja była najgorsza, że musiał wyskoczyć tędy za szafę, no bo skoro nigdzie go nie było więcej widać, tutaj na komodzie nigdzie nie leżał, na podłodze też nie, no to pozostało tylko jedno wyjście, czyli musiał być tam. Nie widziałam kompletnie, jeżeli tam wypadł, jak go wyjąć, no i domyślałam się, że pewnie już jest nieżywy. Zadzwoniłam po mojego tatę, żeby mi pomógł, no bo jak mam w sumie odsunąć meble czy cokolwiek zrobić. Mój tata przyszedł jak najszybciej. No i próbował go, najpierw w ogóle patrzył, gdzie on jest, bo nigdzie go też nie widział, no i okazało się, że no i ta najgorsza wersja się sprawdziła, bo Gucio wyskoczył i wyskoczył akurat nie w tą stronę, gdzie byłoby najlepiej, bo rzeczywiście mogłabym go od razu podnieść albo z komody, tylko wskoczył za szafę. Mój tata takim długim patyczkiem go stamtąd wyciągnął, co oczywiste było, że podczas tego nie obyło się bez ran i pokiereszowania, ale innego wyjścia nie było, bo pozostało albo tylko to, albo to, że no, umrze już na pewno bez wody, bo się udusi. Chociaż i tak dziwię się, że on w ogóle jeszcze po tym, co przeżył, to jeszcze żyje. Nie wiem w sumie, czy no, czy jego rany się zagoją, bo ogólnie płetwy rybkom się zrastają. Tylko że on oprócz tego, że ma pokierszowane całe płetwy, naprawdę ma je prawie porozrywane wręcz, to też był długo bez wody jednak. No co też pewnie źle wpłynęło na jego stan zdrowia. Potem, kiedy mój tata już go wyciągnął, no to Gucio wyglądał tragicznie. Praktycznie się nie ruszał. Oczy miał całe jakby zamglone, nie wiem jak to w sumie nazwać. Wyglądał po prostu już jak nieżywy. Tymi bocznymi płetwami kompletnie nie ruszał. No i wrzuciliśmy go oczywiście do wody od razu. No i wtedy się położył tutaj koło tego listka na dnie i leżał. Jego rany teraz i tak wyglądają trochę mniej tragicznie niż to było wczoraj, od razu po tym co się stało. Ale jeżeli oglądacie mój kanał Śladami Akwarystyki, to tam właśnie pokazałam, jak Gucio wyglądał pierwszego dnia, czyli wczoraj, jak wyglądał
zaraz po tym wypadku, po tym jak wyskoczył z akwarium wprost pod szafę, znaczy za szafę. Więc tam możecie go zobaczyć, bo wyglądało to jeszcze gorzej. Pływa w sumie normalnie. Ale czy wyjdzie z tego? No zobaczymy, oby tak. Więc jeżeli chcecie, to życzcie mu jak najwięcej zdrowia teraz, żeby jednak doszedł do siebie. Będę teraz sprzątać u chrupka w akwarium i miałam wam z tego nagrywać nawet filmik, ale doszłam do wniosku, że jednak nie będę go nagrywać, tylko wam jakieś urywki pokażę na vlogu, bo długo by to zeszło z nagrywaniem, a jest już naprawdę późno, bo jest już chyba 22. Potem jeszcze muszę wyjść z Majką na dwór. I no ja też jestem już dzisiaj zmęczona, bo byłam w dzień też w pracy, więc no raczej nie będę już nagrywać z tego jakiegoś długiego filmiku, tylko wam tu urywki tylko pokażę na vlogu. I to w sumie będzie takie generalne sprzątanie, bo ja jeszcze od czasu remontu nie przymywałam szybek też tego akwarium. Akwarium podczas remontu oczywiście miało pokrywę, nie było takie odkryte, ale jednak ta pokrywa ma otwory, więc no gdzieś tam zawsze mogło coś się ubrudzić, jakiś kurz. Więc biorę się już za sprzątanie. Do sprzątania będę używać łopatki, mam tą samą do sprzątania terrarium Zuzi i chrupka. Mam jeszcze w sumie chyba różową łopatkę, ale nie wiem, gdzie ją włożyłam. I tutaj do worka będę brała trociny. Ja zamówiłam ogólnie, znaczy zrobiłam zamówienie dla chrupka i zamówiłam mu karmę Mixer Ramę, bo już mu się skończyła. I też zamówiłam mu podłoże, ale na razie jeszcze będę wykorzystywać trociny, które mam, bo zamówiłam mu chyba ściółkę konopną, ale mam jeszcze trociny, więc je wykorzystam. Więc pójdziemy teraz po te trociny. I mam tylko takie, ponieważ nie robiłam zamówienia, a u mnie w sklepie zoologicznym dostępne są tylko tego typu trociny, żadnych innych nie ma, więc będę używać tych. A tak jak już wam mówię, zrobiłam zamówienie w sklepie internetowym, zamówiłam też mu karmę, trociny, piasek, bo też mu się skończył. I jeszcze chyba coś tam zamówiłam, ale myślę, że jak przyjdzie do mnie paczka, bo zamówiłam do paczkomatu, to wam też nagram na jakimś vlogu albo filmiku osobnym, więc zobaczę. Już też tutaj rzeczy sobie powyciągałam, miseczki. Mam miseczkę z wodą, jego różne czy zabawki, kołowrotek i tą huśtawkę. I teraz biorę się za sprzątanie. Muszę później mu to wszystko przemyć. I też w sumie za bardzo nie mogę wam tego nagrywać, bo no nigdy nie położyłam sobie aparatu, a ciężko mi jest jedną ręką. Zaraz w ogóle chrupcia wyjmiemy. Bo on sobie śpi, nie chcę go budzić, ale no będę musiała, bo muszę mu posprzątać. A naprawdę miał bardzo już brudno, ponieważ ja już chciałam mu to zmienić wszystko po remoncie, więc trochę dłużej mu nie sprzątałam niż zazwyczaj. Co to jest za zwierzątko? No, cześć, chrupcie, obudziłam cię. Jaki zaspany. Zakupujesz się? Mamo, nie budź mnie. Jeszcze jest wcześnie. Jest dopiero 22. To nie jest pora wstawania. Tak wygląda już wysprzątane akwarium. Tam widzicie, już chrupcia wpuściłam do środka i pierwsze co poleciał do swojego domku. Zaraz mu ustawię, znaczy położę inne rzeczy, kołowrotek, miseczki.
nosiku. Jeszcze bym chciała na koniec filmiku pokazać Maję. Idziemy. Założyłam jej bluzeczkę. Idziemy na noc na siku. Pożegnaj się z widzami. Co tam jest? Chrupcia? Biega na kołowrotku, słyszysz? Chrupcia słyszy. Jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.